W 9. kolejce drugiej grupy trzeciej ligi rezerwy Lecha Poznań podejmowały Sokoła Kleczew. W 24. minucie podopieczni Iwana Dziurdziewicza mieli pierwszą okazję do zdobycia bramki, gdy z rzutu wolnego uderzał Mateusz Magdziak. Chwilę później czujność Daniela Szczepankiewicza sprawdzał Paweł Tomczyk. Niewykorzystane okazje zemściły się na Poznaniakach w 33 minucie. Akcję lewą stroną Jakuba Antosika potężnym strzałem wykończył Arkadiusz Bajerski i goście z Kleczewa na przerwę schodzili z jednobramkowym prowadzeniem. Drugą połowę lepiej rozpoczęli Poznaniacy już w 49 minucie, powinno być 1-1. Krzysztof Kołodziej nie potrafił jednak wykończyć dwójkowej akcji z Kamilem Jóźwiakiem. Sokół odpowiedział sytuacją Łukasza Cichosa, jednak snajper gości w dogodnej sytuacji nie trafił w światło bramki. Potem z boiska wiało nudą. Wszystko zmieniło się w 79 minucie. Jakub Moder zdecydował się na strzał zza pola karnego i wyrównał stan meczu. Kolejorz nabrał wiatru w żagle i 3 minuty później mógł objąć prowadzenie, ale dobrej okazji nie wykorzystał wprowadzony po przerwie Dawid Kurminowski. Co nie udało się Poznaniakom, udało się gościom. W 90 minucie dośrodkowanie Tomasza Kowalczuka z rzutu rożnego na gola zamienił Tomasz Koziorowski. W ostatniej akcji meczu załamanych Lechitów dobił jeszcze rezerwowy Emil Tiakane i Sokół wygrał na boisku we Wronkach 3-1. Jest to trzecia porażka z rzędu. Mnie też nie spotkało jako trenera. Wielu zawodników tutaj również, bo po prostu juniorów, którzy zawsze wygrywali mecze, mi też. Także jest to fajna sytuacja, żeby po prostu wyciągnąć wnioski i się przygotować dalej, walczyć dalej, robić swoje dalej, bo nic się nie zmienia. Uważam, że jeżeli chodzi o przebieg meczu, byliśmy drużyna, która po prostu nie wierzyła. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.